Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. Witam wszystkich nas oglądających i medytujących, a również tych, którzy obejrzą nas później. Chcę się z Wami podzielić dzisiaj taką jedną z praktyk medytacyjnych albo ćwiczeń, które bardzo lubię. I ćwiczenie to świetnie się nadaje na wieczór. Na wieczorną medytację, gdyż ma ono efekt uspokajający na ciało, duszę, umysł. Jeśli są wśród nas osoby uprawiające jogę, to być może będzie im to ćwiczenie znane jako yoga nidra albo tak zwany body scan. Można też nazwać to ćwiczenie lub medytację po prostu relaksem albo uspokojeniem. Taka relaksująca medytacja, którą za chwilę rozpoczniemy, jest delikatnym przejściem z trybu roboczego na tryb regeneracyjny. Wszyscy mieliśmy dzisiaj długi dzień, jest już godzina w pół do dziewiątej i na pewno ktoś jest mocno zajęty myślami albo nawet różnymi pracami domowymi, ale jeśli przeznaczyłeś dla siebie, czy przeznaczyłaś to pół godziny, to proszę wyjdź delikatnie z trybu human doing i przejdź do trybu human being. Tak więc, jest już wieczór, dobra okazja ku temu, by łagodnie, aczkolwiek stanowczo odłożyć stres i pośpiech i zaprosić spokój, ciszę i uwagę. Uwagę albo uważność. Proszę usiądź wygodnie, tak żebyś nie musiał albo nie musiała zmieniać pozycji przez następne 20-25 minut. Wyprostuj plecy. Weź głęboki wdech i rozluźnij swoje ciało. Obserwuj swoje ciało. Czy gdzieś są jakieś napięcia? Czy gdzieś jest jakiś ucisk? I gdy to zauważysz, zwolnij. Uwolnij to napięcie. Opuść ramiona. Rozluźnij swój brzuch. Zrelaksuj swoje dłonie. Połóż je na udach albo na kolanach i obserwuj swój oddech. Zauważ, czy jest on powolny, czy szybki, czy jest głęboki, czy płytki. Teraz naturalnie wydłuż troszeczkę wdech. Powoli i ze spokojem wciągnij nosem troszkę więcej powietrza niż poprzednim razem. Jeszcze raz wciągnij głęboki wdech i wypuść go powoli przez usta. Zaobserwuj teraz, jak się czujesz.
Skup swoją uwagę na oddechu. Poczuj powietrze płynące przez nos, przez tylną ścianę gardła, wypełniające twoje płuca. Poczuj, jak klatka piersiowa rozszerza się, jak podnosi się, jak opada. A teraz, gdy wciągniesz głęboki wdech przez nos, zatrzymaj na chwilę powietrze, zanim je wypuścisz. Wciągnij brzuch, a teraz wypuść, rozluźnij ciało. I jeszcze raz. Weź głęboki wdech przez nos. Wciągnij brzuch, podciągnij do góry miednicę i przytrzymaj oddech na tyle, na ile jest dla ciebie to wygodne. Wypuść powietrze przez nos albo przez usta i zaobserwuj tą maleńką pauzę, jaka występuje podczas, gdy twój wydech się skończył, a twój wdech się jeszcze nie zaczął. Wciągnij następny głęboki oddech, przytrzymaj powietrze w brzuchu, wciągnij brzuch i wypuść może teraz przez usta. Zaobserwuj, jak się czujesz, jak czuje się twoje ciało. Jaką pozycję ma twoje ciało? Czy twoje plecy są w dalszym ciągu wyprostowane? Wyobraź sobie, że wzdłuż twojego kręgosłupa jest taki sznureczek czy tasiemka, która idzie od podstawy kręgosłupa aż do czubka twojej głowy. Wyobraź sobie, że ciągniesz ten sznureczek i wyprostowujesz swój kręgosłup, swoje plecy. Jesteś w linii prostej. I teraz weź głęboki wdech. I zauważ, jak powietrze wypełnia twoje płuca, twoją klatkę piersiową. Może zauważysz, że jest trochę więcej miejsca na to powietrze, gdy jesteś wyprostowana, wyprostowane. A teraz chcę, żebyś przeniosła swoją uwagę na twoje myśli, na twoją aktywność mentalną, a zwłaszcza na tą część swojej świadomości, która zajmuje się wspomnieniami, czyli przeszłością. Spróbuj przypomnieć sobie, co dziś pięknego się wydarzyło. Czego pięknego dziś doświadczyłaś? Może coś miłego się wydarzyło? Może coś radosnego się wydarzyło? Może wydarzyło się to dzisiaj? A może wydarzyło się to wczoraj lub miesiąc temu, rok temu, bardzo dawno temu? Może to być jakaś wielka rzecz, na przykład wyznanie miłości albo wakacje w Tajlandii, w ciepłych krajach. A może jest to jakaś błahostka,
Tak jak wtedy, kiedy w monopolowym pani spytała cię o legitymację. I miło się zrobiło i śmiesznie. Zauważ uczucia, które kojarzą ci się z takimi właśnie miłymi wydarzeniami z przeszłości, dalekiej lub bliskiej. Obserwuj, gdzie w twoim ciele takie uczucia mieszkają, gdzie one się pokazują. Jeśli udało ci się przypomnieć radość, szczęście, miłość, to zostań z tym uczuciem i podziękuj sobie, swojej uważności i okolicznościom za to, że to się wydarzyło. A teraz chcę cię zabrać na wycieczkę krajoznawczą po twoim ciele. Proszę, podążaj za moimi wskazówkami, twoim mentalnym okiem, ale pozostań w bezruchu, w pozycji wyprostowanej, dosyć wygodnej, ale nie za wygodnej, i umów się z sobą, że będziesz zrelaksowana, zrelaksowany, ale czujny, czujna podczas całej medytacji, podczas całego ćwiczenia. Weź głęboki wdech. Zamknij oczy albo opuść wzrok i skieruj swoją uwagę na prawy kciuk. A teraz na palec wskazujący prawej dłoni. Palec środkowy, palec serdeczny i mały palec prawej dłoni. A teraz poczuj wewnętrzną stronę prawej dłoni. Poczuj wierzch prawej dłoni. Prawy nadgarstek. Prawe przedramię. I prawy łokieć. Następnie prawe ramię, bark i prawą pachę. Przesuń swoją uwagę troszkę niżej do prawego boku. I jeszcze niżej do prawego biodra. Zauważ też swoje prawe udo i poczuj też prawe kolano, a następnie łydkę prawej nogi. Następnie zwróć uwagę na prawą kostkę, spód prawej stopy, wierzch prawej stopy i duży paluch prawej stopy. Następnie drugi paluch prawej stopy. Trzeci paluch prawej stopy. Czwarty, a teraz mały paluch prawej stopy. Zobacz, czy możesz zauważyć całą prawą stopę. A
Teraz przenieś swoją uwagę na kciuk lewej dłoni. A teraz na palec wskazujący lewej dłoni. Palec środkowy. Serdeczny palec lewej dłoni. I mały palec lewej dłoni. Wewnętrzną stronę lewej dłoni. A teraz wierzch lewej dłoni. Lewy nadgarstek. Lewa ręka. Lewe przedramię. Lewy łokieć. Lewe ramię. Lewy bark. Lewa pacha. A teraz zejdź ze swoją uwagą troszeczkę niżej do lewego boku. I jeszcze niżej do lewego biodra. Następnie lewe udo. Kolano lewej nogi. Łydka lewej nogi. Kostka lewej nogi. Następnie pięta. Teraz zwróć uwagę na swoją lewą stopę. Na wierzch lewej stopy. Spód lewej stopy. I duży paluch lewej stopy. Drugi paluch lewej stopy. Trzeci paluch lewej stopy. Czwarty. I mały paluch lewej stopy. A teraz zobacz, czy czujesz całą lewą stopę. A teraz całą lewą nogę. Zwróć uwagę na całą prawą nogę. A teraz lewą kostkę. Prawą kostkę. Lewe kolano. Prawe kolano. Lewe udo. Prawe udo. Lewy pośladek. Prawy pośladek. Przenieś teraz swoją uwagę na lędźwiową część kręgosłupa. Dolną część kręgosłupa. A teraz obejmij swoją uwagą całe dolne plecy. I środkową część pleców. A teraz zauważ górną część pleców. Ramiona. Prawe ramię, lewe ramię, lewa łopatka, prawa łopatka. A teraz przesuń uwagę w górę do karku i szyi.
Zauważ też tył głowy. A teraz zwróć uwagę na czubek głowy. A teraz czoło. Zobacz, czy potrafisz poczuć lewą brewę. A teraz poczuj prawą brew. Twoje prawe oko. Lewe oko. Prawą skroń. Lewą skroń. Lewy policzek. Prawy policzek. Prawe ucho. Lewe ucho. A teraz zwróć uwagę na twój nos. I na górną wargę. A teraz na dolną wargę. A teraz zobacz, czy zauważysz całe swoje usta. Brodę, całą twarz. Całą głowę. Szyję. Obojczyk. Twoją prawą stronę klatki piersiowej. I lewą stronę klatki piersiowej. A teraz zajrzyj na swoją przeponę i splot słoneczny. Następnie skup się na brzuchu. Jego górnej części. A teraz dolnej części brzucha. A teraz ogarnij swoją uważnością cały tułów i górną część ciała. Następnie rozwiń swoją uważność i obejmij ją całe ciało. Twoje całe ciało. Teraz z zamkniętymi oczami pobądź trochę w ciszy. I obserwuj, co się u ciebie pojawia w tym momencie. Co czujesz? Weź jeszcze 2 lub 3 uważne oddechy, zanim otworzysz oczy i zakończysz ćwiczenie.
Pozostań tak długo, jak chcesz, w refleksji i w obserwacji. Teraz znowu skup się na swoim oddechu. Zauważ, czy jest on płytki, czy głęboki. I dostosuj go do tego, jaki chcesz, żeby był. Dziękuję serdecznie za wspólną medytację, za obserwację i za podróż dookoła ciała. Zapraszam do komentowania, do podzielenia się swoimi doświadczeniami i chętnie na te wszystkie komentarze odpowiem. Dziękuję jeszcze raz i życzę spokojnej nocy i dobrego, zdrowego snu. Namaste.